Dzień dobry. Kolejne zajęcia teoretyczne na żywo, zwane ZZ-newsami, neuroniusami, albo też innego rodzaju nazewnictwem, tudzież nie codziennikiem, dlatego że ma to do siebie, że tego rodzaju aktywność, że nie mamy gwarancji, że to się będzie działo codziennie. Możemy się również nie spodziewać najbliższych niecodzienników. W takim okresie, najbliżej zbliżającym się okresie, jak weekend, ten co będzie, oraz nadchodzące przed weekendzie, zwłaszcza jutro. Wiąże się to z faktem, że faktycznie muszę się trochę lepiej przygotować do tych zajęć, które mają nadejść, czyli to, co będzie się oddziało w sobotę i niedzielę. No, zwłaszcza, że jesteśmy, powiedzmy, na przedpolu dosyć żywej i skomplikowanej, bardziej skomplikowanej imprezy niż planowaliśmy pierwotnie. Bo wygląda na to, że będzie tych zajęć, powiedzmy, kwantyfikacyjnie, czyli ilościowo, jeśli chodzi o czas, więcej niż zaplanowaliśmy pierwotnie. Nie będą to tylko 2 dni, będą to 4 dni, z czego 2 już się teraz zaczną. Bardzo możliwe, że zrobimy sobie pomiędzy pierwszą a drugą częścią warsztatu nawet miesiąc odległości. Dostałem od Was już pierwsze informacje, uwagi, kiedy Wam najbardziej pasuje. Będziemy o tę chwilę rozmawiali w sobotę na pierwszych kilka minut naszych zajęć. Natomiast myślę, że nawet jeżeli ta odległość między jednym a drugim warsztatem będzie trwała miesiąc, to na jakość tej informacji, tego rodzaju zajęć nie wpłynie to negatywnie, a wręcz przeciwnie, pozytywnie, dlatego że one się zintegrują o wiele trwale. I poza tym to, co zrobimy sobie w pierwszej części naszych zajęć, będzie miało bardzo duży wpływ na to, co będziemy robić w części drugiej. Czyli nie da się, moim zdaniem, prowadzić żadnych konkretnych zajęć angażujących zdolność rozwiązywania konfliktów czy też budowania komunikacji międzyludzkiej, jeżeli nie pracowaliśmy wgłębnie i w najlepszym, najbardziej rozluźnionym, najbardziej przyjemnym tego słowa znaczeniu odpowiedzialnie z komunikatami, które serwujemy sami sobie. Czyli tak długo, jak długo nie rozszyfrowaliśmy naszych osobistych strategii, które sobie serwujemy poprzez konfrontację z pewnymi rodzajami technik, które pokazują, w jaki sposób te strategie są obrazowane i robione, ale również dostarczają konstruktywnych rozwiązań. Same w sobie techniki być może nie są tym, co zastąpi nasz naturalny sposób komunikowania się ze sobą, byłoby to sztuczne i nieautentyczne i prędzej czy później by się wykrzaczyło, dlatego że nasza osobista inteligencja, osobisty geniusz, który w moim zasobnym stanie, w moim zasobnym podejściu do Was jest właściwa, w moim rozumieniu, widzę ją u Was w momencie, kiedy przystępujemy do pracy, to no, ta inteligencja nie może być tłumiona. Ona powinna dostawać pewnego rodzaju pytania naprowadzające na, nie na odpowiedzi, ale pytania naprowadzające na zdolność uzyskiwania, generowania dla siebie rozwiązań. Na tym polega inteligencja pracy neuroświadomej. I na tym się będziemy skupiali w pierwszej części naszego warsztatu, który będzie 13-14 listopada, czyli już za 2 dni i za 3 dni razem do kupy wziąwszy. Materiały, czyli takie jak konspekt, który jest po raz pierwszy w ogóle używam tego rodzaju materiału, ale w tym przypadku on się bardzo przyda, dlatego że będzie, nie dlatego, żebyśmy to czytać w trakcie zajęć, ja raczej nie polecam i to już z góry wam wszystkim mówię, raczej nie polecam czytania materiałów w trakcie, kiedy będziemy rozmawiali. Tu raczej, jeżeli ktoś z was robi notatki, to raczej to polecam używanie tych notatek, czyli własnego sposobu angażowania się w treść, jak również bycia w interakcji ze mną i tego rodzaju przekaz. Natomiast konspekt jest czymś, co pomoże Wam później. Później, kiedy będziecie chcieli wrócić do tego i będzie on w stanie uwolnić kotwicę
dostępu do tych wszystkich kompetencji, które sobie zainstalowaliście w trakcie naszych zajęć, które będziemy mieli w weekend. Więc zalecam dużą dozę zaufania do siebie, jak również do tego procesu, który będziemy wszyscy wykonywać. I naprawdę nie przejmujmy się tym, co się może stać. Zakończę to w niedzielę pewnego rodzaju testem, ale to uwaga, nie, proszę, chciałbym od razu też wyjaśnić pewne rzeczy, czyli zepsuć trochę zabawę waszej limbicznej zdolności bania się na zapas. Kiedy mówię test, w żaden sposób nie próbuję tutaj wytwarzać jakiegoś poczucia doniosłości tego rodzaju zjawiska, jakim egzamin jest, ponieważ w neuroświadomości, w neurolingwistyce zwłaszcza, a w ogóle z neuroświadomości również nauka oraz sprawdzanie wiedzy nie powinno i nie jest generowane jako kolejny powód do zmartwień i budowania jakichś nowych form strachu. Jest to po prostu absolutna pomyłka, aby wytwarzać jedyną jakby poważną opcję, zresztą zaraz do tego nawiążemy, jak to się ma również do naszych innych wzorców postępowania ze sobą i przeżywania życia, że to rzeczy, które są doniosłe i przygotowują nas do rzeczywistości, powinny być dla nas również kolejnym albo nawet szczególnie wyreżyserowanym rodzajem stresu. Nasze życie jest wystarczająco bogate w doświadczenia, w których mamy do czynienia z takimi rodzajami przetrwalniczych emocji, jak właśnie jak lęk, jak stres i tak dalej. I mamy już wystarczająco dużo wyrobionych strategii lękowych i przetrwalniczych, żeby dorabiać, dokładać sobie nowe. To jest po pierwsze. Bardziej chodziłoby już o to, żeby ten sposób uczenia się pomógł nam zmienić podejście do tego, czym przetrwanie jest, a więc również czym jest stres i lęk, i zacząć go używać zamiast traktować go jak wroga i zwalczać wewnętrznie. Poza tym, gdyby sposób sprawdzania wiedzy w neurolingwistyce czy w neuroświadomości w ogóle przeczył sposobowi, w jaki neuroświadomość uczy podejścia do nabywania kompetencji, no to tak naprawdę cały ten kurs, który mielibyście tutaj przejść, przez fakt zrobienia tego testu w tradycyjny sposób, gdzie ja wytwarzałbym pewnego rodzaju sztuczną granicę, w której wy czujecie, że jesteście stawiani pod ścianą, byłby moim zdaniem deinstalacją wszystkich pozytywnych kotwic, które byście sobie rozwinęli w trakcie procesu nauki. Natomiast co ciekawe, to jest też ważne, żeby sobie to zapamiętać. W trakcie testu będzie można się mylić i poprawiać. W trakcie wykonywania tego egzaminu nie będzie sytuacji, że będziemy mieli wrażenie, że jest klamka zapadnięta. Jeżeli zrobimy coś nie tak, to już nie idziemy dalej. Rzecz polega na tym, by wyjść stąd z wiedzą, która jest w tkankach, która jest wsmarowana w nasze kości, a nie przejść do takiego poziomu, w którym pod wpływem 2 dni mamy zrobić coś, pomimo że ta wiedza jest bardzo prosta, mimo wszystko jednak przejść do takiego punktu, w którym wypisując odpowiedzi na pytania, mamy wrażenie, że im bardziej samodzielnie myślimy, tym większe ryzyko jest tego, że prawdopodobnie nie zrozumieliśmy, o co w tym naprawdę chodzi. Uwaga, to jest ciekawa sprawa, prawda? Że tradycyjny sposób egzaminowania, ten wysoko stresogenny, opiera się na utrzymywaniu takiego przekonania u egzaminatorów i egzaminujących, że im bardziej samodzielnie myślę, tym większe jest ryzyko, że nieprawidłowo to powiem. I to się dzieje nawet w dziedzinach, w których zachęca się do samodzielności, gdzie samodzielność jest związana z decyzyjnością, gdzie trzeba będzie podejmować odpowiedzialne decyzje na podstawie nabytej wiedzy. Tymczasem sama formuła egzaminu zniechęca do samodzielności. I jeżeli jest takie widmo na końcu, czyli taki cel, bo egzamin w tym momencie stawia się podświadomie jako jeden z celów. Test jest jednym z podświadomych celów, które nasz nieświadomy umysł stawia sobie w momencie, w którym przystępujemy do nauki, czyli w jakiś sposób nieświadomie gotujemy się na tego rodzaju sprawdzian i wszystko, co robimy, podporządkowujemy takiej wizji celu. Nawet jeśli się fajnie rozluźnimy i to wszystko fajnie wygląda i wydaje nam się, że kapitalnie wszystko rozumiemy w trakcie, kiedy jesteśmy w kontakcie z tą informacją i jej po prostu się uczymy, to w momencie, w którym przystępujemy do momentu, gdzie jest test, nagle uruchamia się to, na co czekaliśmy,
Czyli mówimy sobie gdzieś coś takiego, zapomnij o tym, jak się czułeś, zapomnij o tym, jak było fajnie, teraz, konkretnie masz powiedzieć to, co jest napisane. Masz powiedzieć to, jak to jest napisane, jak to było powiedziane przez tego gościa z brodą po drugiej stronie kamery. Więc, no kurde, nie kombinuj, tylko weź to zdaj. No więc zadajemy kłam tego rodzaju idiotyzmowi. Mówię to naprawdę wprost, bez ogłady, bez ogródek, mówiąc jak to widzę. Egzamin jest częścią, test jest dalszą częścią, dalszym ciągiem nauki. Oznacza to, że można, jeżeli w jakiś sposób wykryjemy w trakcie testu, że czegoś jeszcze nie wiemy, albo że nie umiemy o tym opowiadać, to dzięki temu testowi będziemy mogli się tego nauczyć. I ten test nie jest po to, aby was zatrzymać i odsiać, tylko po to, żebyście przeszli dalej i mieli wrażenie, tak jak przez wyjście z progu, nie jako skoczka narciarskiego, tylko wyjście z progu własnego domu, uświadamia wam, czy ubraliście się właściwie, jeśli chodzi o pogodę. Czy to, w jaki sposób uczyliście się ubierać, dobierając swój ubiór wewnątrz domu, jest rzeczywiście odpowiedni dla pogody, na którą się szykujecie. I dokładnie taki będzie ten test, zarówno w pierwszym rzucie, czyli pierwszego weekendu, pierwszej części, czyli pojutrze i po pojutrze, jak również w następnym odcinku, który będzie na temat strategii rozwiązywania konfliktów. Czyli już będzie używał tego kapitału umiejętności rozmawiania ze sobą do jakby szerszego podwórka, który związany jest z tym, w jaki sposób rozmawiać z innymi. Oczywiście pierwsza część warsztatu komunikacji transformującej będzie się opierała na kompetencjach rozmowy ze sobą, dzięki temu, że rozmawiamy z innymi, czyli używania tych wszystkich sytuacji, w których jesteśmy w kontakcie z innymi osobami, jak również w tych takich, w których z nami nawiązuje się więź, które jesteśmy bierną stroną jakichś stosunków komunikacyjnych lub aktywną, czyli inicjującą tego rodzaju procesy. A ta druga część, czyli który będzie bardziej jakby podkreślony nasz stosunek do obiektów zewnętrznych poprzez rozwiązywanie konfliktów, poprzez formy strategii niwelacji konfliktów, będzie związany z tym, w jaki sposób to, co dzieje się wokół nas i międzyludzko, może wpłynąć na poprawę komunikacji ze sobą. A więc jest to pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. Jak widzimy, nic w neuroświadomości nie służy samo sobie również, ale przy okazji również czemuś innemu. Jest to współwspomagający się system naczyń połączonych z opcją rozrastania się ilości tych naczyń, w zależności od tego, jak jest łatwiej, jak jest przyjemniej i jak jest funkcjonalniej. Więc tu znów dajemy sobie spokój z próbami dochodzenia tego, jaka jest rzeczywistość, jaka jest absolutna prawda. Raczej zadajemy sobie pytanie, czy jeżeli uważam coś za prawdę, to czy ta mapa jest dla mnie wspierająca, bo jeżeli nie jest to dla mnie wspierająca mapa, to nie ma to znaczenia, czy to jest prawda, czy nie. Bo nawet jeżeli według siebie pielęgnuję taką wizję prawdy, to będzie mi ją piekielnie trudno wcielić w sposób, który przyniesie komukolwiek pożytek ze mną, od siebie począwszy. Dalszym punktem, którym chciałem się zająć. Aha, zresztą konspekty jeszcze dostaniecie dzisiaj mailowo, więc oczekujcie maili około wieczorka. Natomiast przechodząc dalej na konspekty, no można powiedzieć tak, no tak, jest materiał w PDF-ie, którym będziecie mogli zapoznać się z teorią. Nie panikujcie, jeśli chodzi o ilość materiału, ilość informacji. Naprawdę będzie to tak proporcjonalnie rozłożone na te dwie części, że zdążymy wszystko przerobić. Będziecie zdziwieni, jak lekko i gładko to wszystko płynie, pomimo faktu, że wasze układy nieświadome, wasze mózgi będą miały wrażenie, że dzieje się bardzo dużo i będziecie potrzebowali trochę więcej spać, żeby te rzeczy poukładać na półeczki w nieświadomości swojej. Drugim punktem, który chciałem się zająć, jest wpływ ruchu na tak zwaną odwagę bycia mądrym, na odwagę bycia inteligentnym. To jest coś, co jest nawiązaniem do tego, co mówiłem o sztuce egzaminowania się, jak również ma duży związek z tym, co będzie nad punktem trzecim, który będę mówił o strategii miłości. To jest dosyć prowokatywna nazwa, no ale miłość w rozumieniu neuroświadomym jest również strategią. Tak jak większość zachowań, które my jako zwierzęta systemowe wdrażamy.
niezależnie od tego, czy mamy tutaj romantyczną strategię, czy też mamy bardziej darwinowską strategię, czy też darwinowską romantyczną. No więc po pierwsze, co to znaczy, zacznę od końca, co to znaczy odwaga bycia mądrym? Tak jak wcześniej już powiedziałem, mamy często bardzo silnie zakorzenione w nawyki kognitywne oraz psychologiczno-kognitywne, samopostrzegawczo-kognitywne, w których uważamy, żeby uznawać się za jednostkę. Po pierwsze, bardzo silnie unikamy wstydu związanego z byciem postrzeganym jako osoba głupia. Z drugiej strony, czy niedostatecznie inteligentna kumata w danym obszarze, więc unikamy obszarów, w których jesteśmy tak zwanie słabi, unikamy sytuacji, w których będziemy się musieli od nowa czegoś uczyć, dlatego że postrzegamy to jako pewnego rodzaju słabość, wrażliwość, narażenie na atak. Z drugiej strony, moment, w którym przejawiamy coś, co ten moment uczenia się, w którym mamy jakby pewnego rodzaju taki przedsmak, poczucie tego rodzaju entuzjazmu, który mamy wrażenie, że jeśli coś zaczynamy rozumieć, coś zaczyna coś przemawiać, moment fascynacji czymś, zaciekawienia, co jest już pewnego rodzaju inicjacją, początkiem procesu poznawczego, wprowadza w nas to poczucie, które jest pierwiastkiem wrażenia czegoś, co można byłoby nazwać mądrością osobistą. Czy też nawet inteligencją, a mądrość jest sposobem używania inteligencji. Mądrość jest sposobem używania inteligencji, uwaga, w sposób dla siebie wspierający. Dlatego, że inteligencję bez wątpienia posiadamy wszyscy, dlatego, że bez inteligencji nie przeżylibyśmy dnia. Nawet osoby, które same siebie lub które są przez innych uważane za jednostki ograniczone czy słabo inteligentne, są, może powiedzieć, w porównawczy sposób, może być może w pewnych polach mniej sprawcze od ludzi, w tychże polach bardziej sprawczych. Natomiast rzecz polega na tym, że prawdopodobnie porównujemy się nie tam, gdzie powinniśmy się porównywać, czyli nie tam, gdzie to porównanie wypada w sposób dla nas wspierający. To jest naturalne, że my nie zawsze jesteśmy genialni w tych dziedzinach, w których prawdopodobnie sąsiad, czy koleżanka, czy mąż, czy żona są od nas bardziej sprawczy. Nie zmienia to jednak faktu, że po pierwsze, sam fakt porównywania się w obszarach, w których wypadamy mniej sprawczo, jest nawykiem, i wyrabianie sobie ocen ogólnych, generalizacji na temat własnej inteligencji, a więc wyrabianie sobie niewspierającego nastawienia do własnej inteligencji, jest jednym ze sposobów przeszkadzania sobie w szczęściu, przeszkadzania sobie w generowaniu sprawczości życiowej i uczeniu się i rozwoju. Innym sposobem przeszkadzania sobie jest okopywanie się, opancerzanie się w strukturach, w których próbujemy być kompetentni do bólu i unikamy za wszelką cenę przyłapania nas na sytuacji, w której się uczymy czegoś od zera, w których dochodzimy do czegoś od przedszkolaka, czyli zaczynamy naprawdę od tak zwanego scratcha, od zadrapania, od pierwszych kroków. Z drugiej strony robimy to poprzez uporczywe wynajdywanie pretekstów, by innych przyłapać na tym, że w jakimś temacie nie dostają, że w jakimś temacie dają ciała, że im to coś nie za bardzo wychodzi, że są niezręczni, że się nie powinni kompromitować i tak dalej. Zawstydzanie innych oraz uleganie zawstydzeniu. To są dwie przeciwwagi strategii wąskiego wyboru, które często oznaczają to, że nasza inteligencja jest kreowana po to, żeby dać nam w jakiś sposób przetrwanie, natomiast niekoniecznie jest dla nas wspierająca, dla naszego rozwoju, dla naszego harmonijnego funkcjonowania, dla naszej osobistej sprawczości. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my jesteśmy na przykład jednostką okopaną, opancerzoną w takim punktowaniu innych, boksowaniu innych tam, gdzie widzimy ich słabe punkty, przez co odwracamy trochę uwagę od tego, że boimy się w jaki sposób sami stanąć w świeżym polu, być głupimi, uczyć się od zera, cieszyć się z tego faktu, że się uczymy, że jesteśmy głupi.
To jest dla nas niewspierające, ponieważ, jak już wcześniej powiedziałem, my w ten sposób unikamy sytuacji, w których się uczymy. I wynika z tego dla nas bardzo potężny nawyk, strategia pozostawania w coraz węższych, coraz bardziej pozbawionych opcji i urozmaiceń czynnościach i środowiskach, a dzieje się to. A jest to synonim starzenia się. Tego rodzaju bezpieczeństwo daje nam tego rodzaju starzenie się. Z drugiej strony, ta druga strategia polegająca na tym, że wchodzimy w rolę głupka, ciągle unikamy prawa do tego, by czuć się inteligentnymi w swoim życiu, jest również dla nas niewspierająca, ponieważ wynika z czegoś, o czym będzie również punkt trzeci. Pewnego nawyku również wyrabiania w sobie bezpieczeństwa, że jednak wolimy się na zapas skopać, na zapas sami siebie sponiewierać, ponieważ po pierwsze sądzimy, że w ten sposób będzie mniej bolało, kiedy inni nam przywalą, co nie jest nieprawdą, bo boli nas podwójnie wtedy, bo w jakiś sposób prowokujemy tym wszystkim chęć wydobycia współczucia czy skierowania na nas uwagi z większą sympatią. I nie osiągamy tego, dlatego że to najczęściej prowokuje u innych osób, które nas otaczają, wyłuskuje z naszego otoczenia i dobiera z nami te osoby, które mają tę pierwszą strategię, które na tym, że ciągle punktują, ciągle wymawiają, ciągle wskazują, czyli stosują tego rodzaju agresję. Często jest tak, że jest to wariant mieszany, że ci, którzy mają ten rodzaj autoagresywnego zachowania i zaniżania własnej inteligencji, odmawiania sobie prawa czucia się mądrymi w swoim życiu, choćby przez sam fakt, że się uczą, że uczą się nawet jedząc, pijąc, chodząc, wstając, poruszając się, w taki sam sposób właśnie również czasami pojawia się jakby chęć przynajmniej odpromieniowania tego rodzaju poczucia, ale że jest to bardzo wąski wariant, więc uważamy, że odpromieniować to możemy wyłącznie poprzez przyjęcie przez jakiś czas tego odwrócenie od siebie uwagi, czyli przekierowanie uwagi z własnej głupoty na czyjąś głupotę. Jeżeli możemy komuś coś wypomnieć, prawda, wypunktować i powiedzieć: proszę, ty też się tutaj pomyliłeś, dlaczego to jest tak źle zrobione, nie można było lepiej. No jest to, czy unikanie chwalenia, prawda? Tak, cała kultura, która mówi, że można rozdziadoszyć, rozpuścić kogoś, jeżeli się go chwali, docenia i tak dalej, prowadzi często do wytwarzania takich skrajnych elementów, jak opresyjne wychowanie, pozbawione komplementów, pozbawione uwagi, jak również z drugiej strony, również wychowanie bezstresowe. Czy przekomplementowane, czyli wręcz osaczające miłością i próbą bycia wspierającym, nie poprzez wspieranie siebie i promieniowanie tym na kogoś, na przykład dziecko, tylko poprzez ofiarowanie tej osobie, którą wspieramy, całej tej miłości, którą chcielibyśmy otrzymać, czyli wysyłanie tego wszystkiego z deficytu osobistego, co jest osaczające i buduje niesamodzielne postawy. Kształtuje je. Czy w jaki sposób ruch może to zmienić? Bo to jest pytanie, które w tym punkcie miało być omówione. To jest ciekawe, dlatego że ruch działa, o inaczej, przeramowania mentalne, lingwistyczne, one działają bardzo często, chwytając nas za to, w jaki sposób my o tym mówimy, czyli w jaki sposób ta mapa jest przez nas myślana, w jaki sposób ta odwaga bycia mądrym, czyli odwaga również bycia głupim, a więc odwaga zaufania do własnej inteligencji, przyznawania sobie prawa do tego, że ona istnieje, ma swoje ścieżki, którymi chodzi, od strony lingwistycznej, komunikacyjnej, językowej jest najczęściej stosowana poprzez właśnie przyłapywanie się na to, jak my o tym opowiadamy, w jaki sposób nasz głos wewnętrzny o tym opowiada, w jaki sposób my o tym rozmawiamy z innymi i siebie definiujemy. To ma jakiś zakres, pewne zalety, ale też pewne ograniczenia. Ruch natomiast działa od zaplecza. On działa na tej zasadzie, że jeżeli my na przykład odrywamy ruch od obserwacji, czyli nie poruszamy się w taki sposób, że robimy to po to, żeby to ładnie w Instagramie wyglądało, czyli no, unikamy raczej tej posągowej opcji,
której to wygląda strasznie, strasznie pięknie i cudownie, i wow, mam milion lajków, prawda, pod tym polubień, udostępnień i followerów, tylko raczej robimy to po to, żeby poczuć komfort i rozleniwiony komfort obecności w ruchu, który nagle pokazuje, że wcale nie musimy się żyłować, nadwyrężać, ani też starać zrobić coś według wzorca estetycznego, czyli to wcale nie musi być dla ludzi piękne, aby dawało nam to dużą skuteczność i komfort przemieszczania się, poruszania się, bycia w tym. I to, jeszcze co jest ciekawsze, z czasem staje się to całkiem atrakcyjne wizualnie dla wielu osób, wielu obserwujących. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale jest coś w wolności poruszania się, która wynika z komfortu, wynika z nieszablonowości ruchu, który najczęściej staje się nieszablonowy, wielostronny, wszechstronny, wykraczający poza ograniczoną duet albo-albo, czyli wyjście w trzeci, czwarty, piąty wariant poruszania się w komforcie, w minimalnym zakresie ruchowym oraz fantazji. Ma to do siebie, że to w jakiś sposób podświadomie przyciąga, ponieważ niezależnie od stopnia wyczulenia, czy też nie wiem, zobojętnienia na czucie, my i tak tęsknimy za wolnością ruchu. My tęsknimy za komfortem. W naszych bezsennościach, niewygodach, spięciach mięśniowych, zakleszczeniach, tramwajowatości myślenia. Tramwaj, czyli istota poruszająca się, istota zmechanizowana pod napięciem elektrycznym, poruszająca się po wąskich torach, uzależniona tylko od tego, dokąd prowadzą tory, w tył albo w przód, chyba że pojawi się ktoś, kto nam tę zwrotnicę przesunie. No więc właśnie, jak widzimy, tutaj wykraczamy, wykolejamy się, wykraczamy poza zakres tych kolein poprzez ruch. Okazuje się, że nie jesteśmy tramwajem. Okazuje się, na początku nam się wydaje, że to jest dziwne uczucie, trochę tak, jakby tramwaj zjechał z szyn i dalej się poruszał, jakby wypadł z zewnętrznej sieci zasilania, czyli no, oznacza to na przykład zmierzenie się z samotnością, wyjście poza współzależność emocjonalną, ale dalej jedzie. I to wcale nie na akumulatorze, tylko jest cały czas podłączony do jakiegoś rodzaju sieci, tylko że ta sieć jest o wiele większa niż nam się wydawało. Już tylko te dwa kabelki puszczone od słupa do słupa, nazywane przez nas dotychczasową formą nawykowych struktur naszego funkcjonowania. Więc odwaga bycia mądrym w momencie, kiedy ten ruch zaczyna nas wystawiać na nowe formy, bo nagle się okazuje, że ruszamy się wygodniej, że jest nam lepiej, ale również okazuje się, że skoro łatwiej można robić codziennie rzeczy i osiągnąć rezultaty w postaci sprawności, w postaci radości ruchu, a więc również i wszystkich tych rzeczy, których uważaliśmy, że nie możemy uprawiać, takie jak sport czy taniec, to nagle się, albo na przykład robienie wysiłku, poruszanie się po domu, czy sprzątanie, czy używanie własnego ciała do różnych prac bez poczucia bólu, ograniczeń motorycznych, ale co najważniejsze, wrażeń znoju, trudu i nudy, a już albo zużycia czy rutyny, to promieniuje na nasz sposób komunikowania się ze sobą i wprowadza nas w konfrontację z naszym nawykowym postrzeganiem własnej inteligencji. I skoro my zaczynamy się poruszać w sposób dla siebie wspierający, to również zaczynamy używać pojęcia naszej osobistej inteligencji w sposób dla siebie wspierający. A jeżeli my używamy inteligencji w sposób dla siebie wspierający, czyli nasza kreatywność, nasza inteligencja nakierowana jest na nasz komfort, kiedy nasza kreatywność i inteligencja nakierowana jest na nasz komfort, to jest mądrość. Natomiast jeżeli użyjemy sobie kreatywności, bezsprzecznej inteligencji, po to, by siebie nie wspierać albo żeby powodować sytuacje dla siebie uszkadzające, ograniczające, utrudniające, wspierając to przekonaniami, że tylko wtedy jest miłość, wtedy jest dobro i moralność, jeśli my kosztem siebie czynimy komfort innym, pomimo że to jest dla nas coraz bardziej ciężkie i trudne do zniesienia, to nie jest to mądrość. Jest to inteligencja, ona jest kreatywna, ona jest bardzo, bardzo zdolna, jednakowoż nie jest to mądrość. Podobnie zresztą w tej sytuacji
dla nas niewspierające jest, jeżeli uważamy, że wszystko, co dla nas dobre, możemy tylko osiągnąć po głowach innych i jedynie poprzez wytykanie innym błędów, zabieranie innym tego, o co nam chodzi, żeby nam to zostało, czy też jedynie poprzez bycie, jakby to powiedzieć, w antytezie, w opozycji do innych, poprzez zaniżanie wartości innych osób, możemy poczuć swoją wartość i swój komfort. Jest to również niewspierający sposób używania naszej osobistej kreatywności, inteligencji, bezsprzecznej kreatywności, bezsprzecznej inteligencji. I tutaj również mądrości nie ma. I nie jest to żadna ujma. Przez większość życia, naprawdę kolosalna większość nas, na pewno nie wy, ale na pewno macie takich znajomych, albo dalszych, albo bliższych, i z pewnością, jakbyście się zupełnie mnie trochę bliżej przyjrzeli na historię mojego życia, to ja chętnie też potwierdzę i nie wyprę się, że w wielu sytuacjach mądry nie jestem i nie byłem. Natomiast przyznaję sobie, to wymagało odwagi. Bycie mądrym wymaga odwagi. Bycie mądrym nie jest jakimś osiągiem bycia nieomylnym czy osobą, która jest jakąś formą doskonałości, na której inni mogą się wzorować. Jest to pewna umowna nazwa na mądrość. Natomiast wspierająca nazwa mądrości to jest wtedy, kiedy możemy używać naszej bezsprzecznej kreatywności, inteligencji po to, żeby nam się dobrze żyło ze sobą. I to powoduje, że wszystkie warianty tego rodzaju funkcjonowania, które mają również swoje macki, połączenia i naczynia jakby, na te wszystkie klocki domina połączone z naszym środowiskiem i stosunkami z naszym zewnętrznym, z naszym środowiskiem, to również są wpływające, rezonatywnie wpływają na to, w jaki sposób my funkcjonujemy w naszym środowisku, a więc również ta mądrość promieniuje na nasze otoczenie i może być nawet zaraźliwa. Nie przez przekazywanie nam bakcyla tego, jak być mądrym, poprzez naśladowanie nas, ale poprzez mapowanie tej odwagi, używania osobistej inteligencji po to, by była ona wspierająca nas, nasz komfort, nasze działania. Przez co jesteśmy mądrzy po prostu. I to jest bardzo osiągalne, jest to w zasięgu ręki. Dlaczego to jest odwaga? Dlatego, że no, podobnie jak z miłością. Potrzebujemy przejść granicę, w której pozwalamy sobie nie zasługiwać. Nie zasługiwać. Nie zasługiwać na dobre oceny, nie zasługiwać na to, że ktoś zaakceptuje, czy zaaprobuje, czy też nie wyśmieje tego. Pozwalamy innym ludziom nie aprobować, wyśmiewać, kpić, nie szanować, odrzucać nas i nasz sposób funkcjonowania. Pozwalamy im na to. To nie dlatego, że przyjmujemy na siebie i chcemy przyciągnąć tego rodzaju zachowanie, tylko dlatego, że wiemy, że nie jesteśmy w stanie w sposób nieuszkadzający dla siebie przez całe życie kontrolować naszego środowiska i otoczenia i zachowań innych, a już na pewno naginając siebie po to, by ich zachowania były dla nas komfortowe, gwarantuje to, że oni się dostosują do innego sposobu i w jakiś sposób będą nas dalej uszkadzać, nie dlatego, że tego chcą, tylko dlatego, że my im na to stworzymy idealne warunki i oni nawet nie będą wiedzieli, że to robią. Ponieważ my tak sprofilujemy naszą wrażliwość, że będziemy nastawieni na oczekiwanie tego, co oni będą w naszym kierunku prowadzić. To jest trochę tak, jakbyśmy rzeczywiście, i to dotyczy jednych z naprawdę najinteligentniejszych z nas. Jest to nawyk, jest to strategia wspólna dla ludzi z IQ, prawda, kosmicznym i osób, których intelektualna ambicja opiera się o to, co zjedzą na śniadanie. Że inwestujemy nasze oczekiwania w otoczenie i w ludzi i to ich czynimy odpowiedzialnymi za nasz stan i sposób, jaki mamy do siebie podejście, niezależnie od tego, czy są żywi ludzie nas otaczający, czy to są na przykład osoby, którzy już nie żyją, i którym nadajemy rolę pewnego rodzaju pomników naszej osobistej tragedii, czyli petryfikujemy, uprzedmiotawiamy, a więc czynimy to rzeczą zamiast czynnością mózgu, która jest cały czas, i nazywamy to wtedy traumą i traktujemy to jak.
jakiś kamyczek, który się tam wrósł, jakieś ciało obce, ewentualnie zrośl, jakąś tkankę i taką martwiczo to traktujemy. Każemy to temu w nas być i pokutować. Tymczasem to nie jest żadna tkanka, to nie jest żaden kamień, to nie jest żadna rzecz, tylko to jest nasza osobista, czyniona w czasie rzeczywistym, 24 godziny, cały czas strategia, czyli to, co robimy. Podobnie jest ze strategią miłości, których nawykowo polega na tym, że jeżeli zapamiętaliśmy na przykład tak, że skąd na przykład tajemnica samouszkadzających relacji, popadania w tendencje do popadania w współzależności emocjonalne, lęk przy lęku przed samodzielnością, nazywaną samotnością, niechęć do przeciwstawiania się, strach przed byciem osobą inteligentną, wyróżniającą się, żeby nie zostać odrzuconym, czy w ogóle strach przed odrzuceniem, czy też pozostawanie z znanym diabłem, aby nie iść w kierunku nieznanego diabła, tak jakby tylko te warianty istniały. Jest pewnego rodzaju, są to pewnego rodzaju modyfikacje takiej strategii miłości, która nazywa się tylko jeżeli jest mi źle, to jest kierowana w moją uwagę jakakolwiek czułość. To nie jest koniecznie tak, że mieliśmy, nie wiem, jakichś potwornie narcystycznych rodziców, którzy czuli satysfakcję, kiedy czuliśmy się źle i to już po prostu wyrobiło w nas ten nawyk, że sami siebie gnębiliśmy, żeby oni czuli się dobrze. Ponieważ no, naprawdę ta moda w psychologii doprowadziła do takiego fali wręcz przekonań, że mieliśmy wrażenie, że co druga albo co nawet średnio co półtorej osoby miała strasznych narcystycznych rodziców, albo dziadków, albo kogoś tam jeszcze. Dlatego też polowanie na narcystyczne osobowości jest dzisiaj cholernie modne, ponieważ żywione jest przekonanie, że ja no, czuję się tak strasznie, ponieważ ktoś wykorzystywał moje złe samopoczucie. I ten wzorzec miłości we mnie pozostał właśnie dzięki temu, że ktoś tam siedział i się bawił tym, jak ja cierpię, płaczę i się wiję i ciągle boję i unikam konfrontacji. Tymczasem w ogóle nie jest to konieczne, żeby ktoś, kto nas wychowywał, czy był w naszym dzieciństwie, miał aż taką satysfakcję, czy w ogóle jakąkolwiek satysfakcję z tego, że my się źle czujemy. Wystarczy, że to byli zajęci, bardzo zapracowani ludzie, którzy mieli bardzo, bardzo dużo na głowie i w naturalny sposób my naszym trudnym stanem, chorobą albo cierpieniem, albo tym, że nam źle, przyciągaliśmy ich uwagę i no, dawaliśmy im często nawet taką pewnego rodzaju zdolność przeramowania priorytetów. To jest ta słynna historia, o ironię, bardzo interesująca historia, kiedy, dajmy na to, dziecko chorując, często albo popadając w jakieś ciężkie stany wewnętrzne, bojąc się dużo, będąc w złym stanie, w złej kondycji, zauważa, że w ten sposób rodzice porzucają wiele swoich czynności i skupiają się chętniej na mnie, co powoduje i przytulają mnie częściej. To są takie proste rzeczy. To nie chodzi o to, żeby być obecnym, ciągle się ze mną bawić, wymyślać mi gry. Nie, to naprawdę niewiele trzeba. Chodzi o to, że w ten sposób uzyskujemy takiego rodzaju poczucie, że no, chociażby jesteśmy tuleni czy całowani przez dorosłych, przez dzieci, przez rodziców częściej, kiedy jest nam źle. Natomiast kiedy jest nam dobrze, no to oni są odprężeni i mogą się zająć zarabianiem pieniędzy, płaceniem rachunków, odganianiem komorników od domu, naprawianiem, zdobywaniem żywności, czego tam jeszcze. W jaki sposób ktoś mógł kiedyś powiedzieć, że gdyby moje dziecko nie było chore, czy nie wpadło w depresję, to ja miałbym, to nie zrozumiałbym, jak ważna jest rodzina, bym ciągle ganiał za jakimiś rzeczami, zapierniczałbym, jeździł, pracował czy pracowała. Tak, ludzie, to jest już tak chyba wtórny temat i te historie mogą się jedna o drugą zazębiać. Natomiast to, czego my się uczymy w takim procesie, to tego, że niebezpiecznie jest, kiedy jest nam dobrze. Niebezpiecznie jest, kiedy jest nam dobrze, nie tylko dlatego, że na przykład wkurzymy jakąś inną osobę, która wtedy zacznie nas niszczyć po to, żeby nas sprowadzić do parteru, więc lepiej pozostajmy w parterze, tylko również dlatego, że wtedy ktoś może się zająć sobą, pójść w swoją stronę, a nas pozostawić. Nawet jeżeli my często pragniemy mieć święty spokój już. Na przykład
chcemy mieć święty spokój i zajmować się sobą, to i tak nasza nieświadomość dąży do tego, że jedyne momenty czułości otrzymywaliśmy wtedy, kiedy było nam źle. Nie jesteśmy w stanie realnie w tej fizyczności za pomocą tego ciała cofnąć się w czasie tak, żeby móc to zmienić. A już na pewno nie, skoro nawet dziś nie jesteśmy w stanie zmienić tego, jak do nas odnoszą się, na pewno nie tak bezpośrednio i nie tak wprost, jak do nas odnoszą się inni ludzie, partnerzy, koledzy tam, czy inni, czy współpracownicy, czy przeciwnicy, wrogowie, kogokolwiek tam sobie, czy dziś dorośli, my jako dorośli i nasi rodzice, to co tym bardziej mówiąc, cofnąć się w czasie w sposób fizyczny. To, co możemy zrobić i tego neuroświadomość uczy, to jest użyć naszej mapy czasu, która jest dziś cały czas odtwarzana, bo my tak naprawdę nie wiemy, co się naprawdę stało, aby dotrzeć do tego miejsca na mapie w nas, ponieważ to jest wszystko, co mamy i zmienić. Tu możemy podróżować w czasie cały czas, możemy bez przerwy to robić, żeby ten czas zmieniać, możemy go tak uplastyczniać, że okazuje się, że pomimo faktu, że wcale to nie musi być prawda, to ta prawda, którą przeżywamy dziś, jest wtedy o wiele bardziej wspierająca dla nas, jeżeli my tę mapę zmienimy. Dzieje się to również dlatego, że kiedy nagle pojmiemy, że my możemy sobie dawać uznanie i uważność wtedy, kiedy popełniamy błędy, kiedy jest nam źle, ale również wtedy, kiedy jest nam dobrze. Czyli nie chodzi o uparte chwalenie się, prawda, czy nianie się do stopnia, prawda, nieprzytomnego. Oczywiście potrzebujemy dać sobie przegięcie, jeżeli żyjemy w przegięciu. Więc przez jakiś czas możemy te kompulsje traktowania siebie rozdmuchać. I tu w tym się też szczególny sposób, interesujący sposób pracuje. Będziemy o tym jeszcze rozmawiali. W jaki sposób kompulsywne nastawienie do siebie można zmienić poprzez rozdmuchanie jej do stopnia absolutnie hiperświadomego. Natomiast chodziłoby tutaj o to, żeby dać sobie szansę bycia jednakowo obecnym, jednakowo wspierającym, jednakowo uważnym, co może się przenieść na nasz sposób traktowania również naszego otoczenia i naszych bliskich, kiedy dajemy im uwagę nie wtedy, nie hiper uwagę, gdy jest im źle, a powierzchowną uwagę, no bo zmęczyliśmy się przecież, więc wtedy, kiedy jest im dobrze, tylko jednakowy poziom obecności, uważności, zdrowej, nieoceniającej, co najważniejsze, autonomicznie, opartej w naszej osobistej autonomii, wtedy, kiedy jest im dobrze, kiedy jest im źle, kiedy nie wiedzą, jak się czują. I zaczyna się to od zmiany sposobu dawania sobie uwagi, czyli dawania sobie wspierającego nastawienia, czyli używania mądrości w stosowaniu własnej inteligencji. Że kiedy jest mi dobrze, kiedy osiągam sukces własnej inteligencji, czyli jest mi dobrze, dokładnie to się dzieje. Nieświadomie osiągany sukces to dobre samopoczucie. Jeżeli używamy siebie w sposób komfortowy, wracam do punktu na temat, jak ruch zmienia odwagę bycia mądrym. Jeżeli używamy siebie w sposób komfortowy, rodzi się dobre samopoczucie. Jest to sukces. Tak to odbiera nasza nieświadomość. I jeżeli boimy się tego sukcesu, bo uważamy, że to nas narazi na porzucenie, na braki, na odtrącenie albo na braki w uwadze z zewnątrz, to wracamy do chroniczności, uruchamiamy strategię, triggeruje się w nas chęć powrotu, dlatego, że gdzieś tam w tym wszystkim słyszymy, że jeżeli ktoś odwróci od nas wzrok, to zginiemy z głodu, z samotności, z zimna, wyrzuceni poza margines. Tymczasem w tej konkretnej sytuacji to my jesteśmy środkiem tego obszaru, który zakreślamy marginesem, w ramach którego autonomia występuje. Czyli margines jest po jednej stronie kartki, kartki, która należy do nas, na której możemy się rozsiąść tak, jak chcemy. I zapisywać swoje życie dokładnie w taką stronę, jak chcemy, a nawet przekraczać ten margines i notować na nim, poza nim i przez niego. I to jest stanem jednakowej wartości uwagi, którą dajemy sobie. Niezależnie od tego, czy osiągamy sukces, a więc jest nam dobrze,
czy też mamy wrażenie porażki, cierpienia, czyli osiągamy inny rodzaj sukcesu. Sukces, który jest nam źle, dzięki czemu uzyskujemy więcej uwagi. W momencie, w którym to wiemy, ten drugi sukces jest nam coraz mniej przydatny. I wówczas nie pielęgnujemy stanów chronicznych i cierpiących po to, aby być bezpiecznymi. Tylko po prostu przyjmujemy to jako sygnał, że prawdopodobnie nie słuchamy siebie w jakichś obszarach i dlatego jest nam dyskomfortowo, jest nam źle. I skupiamy się na tych sygnałach z wdzięcznością, że istnieją. Przez co nasza inteligencja jest używana w sposób dla nas wspierający. I znów wracamy do punktu, który mówi o tym, że dzięki temu zachowujemy się w sposób mądry, co nie jest egzaminem. Bo nawet jeżeli zachowamy się w sposób dla siebie niewspierający i będziemy z tego korzystać, chociażby po to, aby w pełen poczucia humoru sposób spojrzeć na to i zauważyć i się zaśmiać, nawet jeśli przez łzy, to jest to używanie inteligencji. W sytuacji, gdy zachowujemy się głupio, w sposób dla siebie wspierający, przez co jesteśmy mądrzy. Jutro może być trochę więcej ciszy, chociaż pewnie się też nie powstrzymam przed kilkoma publikacjami motorycznymi. Zachęcam Was do obejrzenia filmiku, który wrzuciłem na Instagram i na Face'a przed chwilą, w którym tarzam się z moim synem i psami na świeżo zbudowanej, rustykalnej sali do ćwiczeń w mojej stodole. Pragnę, abyście zwrócili uwagę, w jaki sposób w momentach przechodzenia skręty nadgarstka, czyli sposób używania nadgarstka, otwiera ruch całego szkieletu, łącznie z biodrami, orientacją, gdzie położyć głowę, jak się prześlizgnąć, jak upaść, jak wstać, w jaki sposób zaangażować żebra do tego, żeby wstać z minimalnym użyciem mięśni, a jednocześnie dynamicznie, lekko, szybko, sprawnie. Nadgarstki. Nie tylko jako coś, co mapuje ruch, czyli jest reprezentacją całego szkieletu, na przykład stawu szyjnego, czy też miedniczego, czy też przeróżnych innych miejsc, ale również jako coś, co jest poprzez mapujące, ale również samo w sobie reprezentatywnie, rezonatywnie wpływające na całość szkieletu, tak na marginesie. Dla rozrywki ciekawe, kto z Was to zauważy, w jaki sposób używanie nadgarstków przy tym przetaczaniu się, no właśnie, wpływa na odwagę bycia mądrym. I zachęcam też do zobaczenia tych filmów, w których puszczam filmy zarówno jednego z moich synów, kiedy jeszcze był małym dzieckiem i bawił się w taki mini parkour, jak sam wtedy jeszcze nie miałem bladego pojęcia, o czym jest to, co dziś robię, ale już czułem, że w tym kierunku chcę iść. Na przykład chodzenie na czworakach jako trening już wtedy był dla mnie podstawą. Zarówno, a jak i młodszego syna, który tam już ze mną na tych ćwiczeniach jest i możecie się przyjrzeć temu i zauważyć, w jaki sposób ta unikalna, genialna inteligencja, mądrość motoryczna może zostać od nas zachowana, rozwijana do późnych lat. Z tego pięknego okresu, kiedy wydawałoby się z punktu widzenia AWF-u, że jesteśmy jedynie nieociosanym tworem i że niczego nie potrafimy. W istocie tak naprawdę my jako organizmy, jako struktury, jako systemy jesteśmy genialni od pierwszych dni naszego funkcjonowania i to nie jest truizm, ani sentymentalne pierniczenie. Wystarczy zobaczyć, jak ruszają się te dzieciaki na tych filmach. No to dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ci z Was, którzy zobaczą się ze mną w weekend na warsztacie transformującej komunikacji, mam Was wszystkich na liście. Dziękuję za Wasze wpłaty. Certyfikację będziemy załatwiać po drugim spotkaniu, więc nie denerwujcie się, ale przejście przez ten warsztat i zdeklarowanie mi chęci posiadania certyfikatu czyni Was jednocześnie, równocześnie osobą, która ten certyfikat otrzyma. Musicie tylko przejść te dwa testy i napisać mi feedback po jednych i drugich zajęciach, co samo w sobie jest formą uczenia się, a nie generowania
stresu, który przeczyłby metodzie, którą wprowadza i której uczy. Dobrze. Dość już przynudzania. Życzę Wam miłych decyzji samoograniczających, nawykowo-lojalistycznych, które doprowadzą Was do świadomości, w jaki sposób sami również możecie zdecydować wszystkie inne sposoby używania siebie, które będą dla Was przyjemne. Bo jak zresztą z tego wynika, cierpienie, które staje się opcją, przestaje być cierpieniem.